to będzie taki bonus. No przecież jest, no. Jaki bonus? Co ty chcesz ode mnie? Jest ładnie wschód słońca, więc możemy zaczynać, ja nie tak? Widzę. O, ja. Jak ktoś ma mgłę na horyzont nie wiem jaki, to nie widzi. To się widzi. Tak. Dobra. Ktoś przetłumaczy mi, co on, co napisał Ziomalus teraz na czacie? Nie mam chat. Ilko Finik. Zero te. Dobra, nieważne. Czas się przywitać. Ja jestem Xblock. To jest ostatni odcinek co nowego sezonu drugiego. Jedzie się ze mną 5 osób. Jest Lewy, cześć. Siema. Jest Emmat. Dzień dobry wszystkim. Pan, który zwie się EEM3. Siemanko. Cześć. Terlander. Witam. I Patu, siemano. Cześć. Wow, ktoś mi tu sypnął drewnem. No, tak jak już wspominałem, będzie to ostatni odcinek, bo tutaj Lewandowskiemu przestała się podobać nazwa Co Nowego. A masz ty. Więc prosiłbym was, abyście wymyślili jakąś nową nazwę. Tego samego, powiedzmy, serialu, tego samego wytworu naszej wyobraźni, czyli co się zmienia na serwerze, abyście wymyślili jakąś ciekawą nazwę, która przedstawiałaby to samo, co nowego. Więc co, przedstawimy wam dzisiaj to, co się oczywiście pozmieniało, jak to na co nowego przystało, a sporo tego jest, bo od ostatniego czasu doszło chyba kilka wiosek, mamy nawet sporo graczy na serwerze w tym momencie. No to co, schodzicie z góry i idziemy. Na początku byśmy musieli przedstawić tą wiochę Rafała, bo tam się dużo pozmieniało, tam w ogóle powstało dużo. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego nagrywać trzeci raz, bo jak nas znowu wyrzuci, to będzie kicha. Cudownie. Tak, więc tak, tutaj to co pierwsze się rzuca w oczy, no to oczywiście jest punkt dla biedniejszych. Pomysłodawcą jest Dominik 0130897. Kurde, jaki nick. No i zaakceptowane, wykonane przeze mnie. Tutaj każdy może sobie wrzucić do skrzyni cokolwiek chce i każdy sobie może z niej zabrać cokolwiek chce. Taki punkt dla biednych, jak już było wcześniej mówione. Nazewnictwo ulic jest porobione, tym się Lewy zajmował niedawno. Kazałem mu to naprawić, bo było zdygane i się naprawiło. Się naprawiło, tak. Dobra, to co? Najpierw odwiedzimy tą wioseczkę Rafała. Się tam trochę napracowali. Właściwie to jest wioska Rafału 02221 i Manshiego. Tak zwanego Busha, tak na niego wołają. Te niki niektórych tam nie przerażają. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Tutaj drzewo chyba należy do Patu, o ile mi się dobrze wydaje. Tak. Przepiękna budowla, przepiękna. Oj, tutaj Glowstone'a zabrakło, czy będzie go potem postawić? On. To ja mogę więc... postawić, bo mam. No to możesz tam postawić tą na tej lampie. Hopsnij sobie. No i pięknie. Kurde, ja tu jeszcze nie byłem. No widzisz? Tutaj zawsze latam, patrzę co nowego, teleportuję się do graczy. Dobra, Patu, możesz przedstawić na swój domek, czy się boisz, że ci tu rozkradną? Nie, spokojnie, to zapraszam do środka. No to idziemy. Jakie tajne wejście, wow. To jest na dół? No dobra, to schodzimy. Zacznijmy od dołu. No, zapraszam. Wow. Myślałeś, że już nie jest switaśnie. O Jezu! O Jezu! Róż i okna. Gdzie tu są okna? Tutaj. A tu! Świetne! Jest pierwsze, jeszcze jest tutaj. Przepięknie, jest przepięknie. A dziękuję, tutaj jest takie. I tu jeszcze jest... Lędowe. Jaka prowizorka, nie wierzę. O, łóżko. Jak te drzwi otworzyć? Już tylko. Aha. Już nie chciałem ci tam niczego rozwalać. Dźwignię mogę tutaj sobie przeciągnąć, czy niezbyt? Możesz, bo i tak nie mam tutaj nic posadzone. A co tu się dzieje, jak się tą dźwignię... Mechaniczna forma. Takie buty. A no tak. A tutaj jest kariusa. Nieźle się tu rozbudowałaś. A, jednak widzisz, brak kuboida zwiększa możliwości, co nie? No, tutaj jeszcze jest zejście do Karola. Do czego? Do Karola, tam to jest przejście do zamku Karola. A, rozumiemy. Ładna plantacja. Idziemy dalej.
Znaczy nie w tą stronę. Aha, tam no tą stronę jest. Metro, wiesz co, metro. Dobra, bo tutaj to trochę tego jest do pokazania, więc wagoniki. Tutaj już chyba starczy. Jakbyśmy mieli pokazywać twoją budowlę, to by nam to zajęło, o, kupę czasu. Ale to nie moje. To jest a tędy się jedzie chyba, prawdy. Tak, tędy się chyba jedzie kawał czasu. Znaczy więc... nie, jakieś 3 minuty. No, zrezygnujemy no. Jednak z tego. Wracamy na górę. O jeny, dajcie mi tu wskoczyć może. Tutaj trzeba tak... Umiejętnie. Uważnie. Tak, tak, bo tutaj jest przejście. Dobrze. Lecimy, lecimy, lecimy. Okej. Czekamy z resztą. Zaczęliśmy w komplecie, skończymy w komplecie. Patu, prowadź do wyjścia. Pokażesz nam tylko górę tego drzewka, a potem lecimy dalej. Dobrze. Gdzie Skyrim ci się udzielił? Tak, Skyrim to jest przepiękna gra. Żałuję, że muszę zamykać kanał, naprawdę, ale... Tutaj jeszcze wyżej jest. Okej, okay. Jak będzie pniemy się. Update 1.2, to zamiast drabinek będą liany. A no tak, to jest... Tak, to już jest zapowiedziane, więc... Oczekujemy tylko na update. Przepięknie, widoczki bardzo ładne, a... To muzeum dobrze. Nazywa się Muzeum X-Bloka. Tak mówię to z pełnym zadumaniem, z pełną dumą. Pomysłodawcą chyba i wykonawcą tego projektu jest Rafał z Banshim, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ktoś im tam pomagał, w każdym razie podziwiam ich. Przepiękne to jest. Zresztą zaraz zobaczycie, co jest w środku. Nie musicie zejść na dół, bo tutaj można sobie zejść i wskoczyć do wody. Czyli bezpiecznie. Ktoś chyba niezbyt bezpiecznie skoczył. O Jezu! Mi też dużo nie brakowało. Na bombę. Na bombę. W trybie creative. Tak. Nie no, wiesz, wystarczyło chociaż udawać, że nie jesteśmy w tym creative'ie. Poczekajmy na niego. Tak, poczekamy na EMA i... No wiecie co, to ja już może pokażę tą kostkę, żeby nie tracić czasu. My też tu nie mamy... Ja może popilnuję jego rzeczy, bo przyjdzie jeszcze jakieś dziecko i zabierze. Dobrze, to my tu czekamy. Znaczy się wy tam czekajcie, my tu pokażemy, co tu ciekawego jest. Więc tak, na samym początku są obrazy podpisane byle jak, w każdym razie pomysłowo. Xbox, co ma? Co tu pisze? Sztuka nowoczesna, nie znasz się. Ale jest dobrze, Lachon. Co tu jeszcze jest? Ręka Boga. Tanker, Jezu kochany. Ghost Rider, a co się będzie? Jezus, ja nie czytałem połowy z tych nazw. Dobra, pniemy się w górę. Idziemy powolutku. Tutaj są rudy, jeszcze pamiętam, specjalnie je sprzedawałem. Komuś tu... którąś z tych rud kiedyś zabombali, musiałem gonić złodzieja. Lapisa zarąbali. Okej, to my to czekamy na drugim piętrze jak coś. I idziemy na trzecie. I tutaj są chyba elementy do magii, czyli to, co zostało dodane w wersji 1.0. Tak, tutaj wszystkiego można sobie skorzystać, nawet receptury są. O. Czyli wiecie, jak widzicie, mogą się przydać te wszystkie, powiedzmy, tabliczki z recepturami. Jeżeli ktoś się nie zna, no to sobie przyjdzie luknie i wie, nie? Kurczę, świetne. Redstone zwiększa czas, glowstone skróca czas. Jest moc. I wszystkie informacje zostały zaczerpnięte z Minecraft Wiki. Ojejku. Wchodzić w internet, to przyjdzie sobie tutaj i sprawdzi. Tak jest, dokładnie. Także widzicie, pełna wartość naukowa płynie nawet z naszego serwera. Czujemy się dumni. Tak, czujemy się dumni, dokładnie. Nie tylko zabawa, nie tylko, jak to mówią starsi ludzie... Co oni tam mówią? Nie tylko same niewartościowe rzeczy, ale i również nauka z tego płynie, tak? Co prawda niepotrzebna w życiu takim prawdziwym, realnym, ale jednak nauka, tak? Nauka to nauka. Ta wieża jest przeniesiona z mapki poprzedniej, powiedzmy takiej przejściowej w cudzysłowie. Chyba tylko Rafał ją budował, z tego co pamiętam. Ale okej, idziemy dalej. Tablica ogłoszeń. Tego nie widziałem nawet. Ups. No i takie pozostałe domki, jakieś tam duperelcie tutaj. W tym budynku powstanie piękna tawerna. Ło. Tak, i buduję właśnie Terlander.
Wiecie co, dobra, to ja tego nie pokazuję. Jak skończysz, to się pokaże już w tej nowej serii, którą nazwę jeszcze nie znamy niestety. Tutaj jest co? Sknerus ma kwacz na lesie odbudował. Niestety nie chciał wystąpić z nami w tym odcinku. Pozdrawiamy go oczywiście, podziwiając jego projekt. Idziemy dalej. Tutaj chyba są te już domki końcowe w tej wiosce. A tu będzie taki mini park. Jaki mini park? Gdzie patu niby? Tutaj, gdzie na lesie teraz się bawi? O Boże, ja cię nie widzę, Patu. A, o, tu jesteś. Dobra, idę, idę. Park. A, może jeszcze tutaj pokażemy tą ciekawą bardzo głowę Endermana. Gdzie to jest? A tak, to widziałem, chociaż jak było jeszcze w trakcie wykonywania. Witajcie, YouTubowicze, no ale się do was pisze. Grzyby Netheru rządzą. Tak, przepiękny projekt. Zresztą tak jak większość. No, ktoś tu się bawi. Chyba, że to. Tak, o, lewy się bawi łukiem. Dobra, trzeba by było odwiedzić kolejne lokacje. Którą jest? Kolejną lokacją może być na przykład twierdza chyba Hitmana? Nie, czy jest ta twierdza? Martinoza, o właśnie. Wiecie co? Mają razem. Cóż, ja tam nie wiem. Przepraszam, Pato. Ja tak? Tam nie mam prawa wstępu. Wiecie co, to w takim razie może ja tam skoczę, pokażę tylko jak tam wygląda i zaraz do was wrócę. A wy się nie oddalajcie. Poszukajcie wioski Spoilera i Kotka i tamtych innych. W każdym razie będzie się tam można zakwaterować i pokazać, co tam się ciekawego zmieniło. No a ja tymczasem wam pokażę twierdzę. Właśnie tego Martinozo, o którym było wcześniej mowa. Wywaliło. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ta budowla mi coś przypomina. Nie mogę sobie za cholerę przypomnieć, co to może być. UFO? Nie UFO. Takie... Skądś mi się to w ogóle kojarzy. Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj mają trochę na ścisk wszystko. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o sam pomysł, to bardzo fajnie to wyszło. Przynajmniej jakiś pomysł, tak? Rozbudowali się. Troszeczkę tutaj widzę, użyli tej nowej kostki, którą w 1.0 dodali. Więc no, jest moc, jest wysoko. A tymczasem ja się tepnę może do kogoś. Jeżeli ktoś z was już jest w tej wiosce, spoilera, wiecie w ogóle gdzie to jest? Wszyscy jesteśmy w drodze przed most. Dobrze, to w takim razie ja się tepnę, o, no, w takim razie do Patrycji. Ja. Lewandowski oczywiście. O, jak mi przykro, lewy. Ktoś cię chyba wyprzedził. Co my tutaj mamy? Witamy w nowym świecie. Jasna. A tak. Chyba teraz cały czas prosto. Mhm. Pędzimy. O, już tutaj się chyba zaczyna. Ale prosto w którą stronę? Moment, bo to tak poszedłem na... Prosto. Dobrze, w takim razie płynę, lecę. Oj, troszkę się boję, że mnie coś zje. Ja się troszkę boję, że nie trafię. O Jezus Maria. Trafisz, jest duże. No właśnie tak... Lecę. Przytul się do mnie. Zaraz będzie takie jeps i po wszystkim. No dobrze, jestem już dosyć daleko i tak bym brzydko musiał nawet rzec, że nie widzę tej wioski. Ja mam minimapkę i już prawie coś widzę. Jest. Widać mury. Gdzie wy to macie? To moment, tutaj coś widzę, jakąś poświatę małą, jakiegoś ducha. O, jest. Przepiękny wielki mur. Jest moc, jest siła. Ale musicie troszkę na mnie poczekać. Muszę zjeść nie mogę wiedzieć. Mhm. Okej, my tutaj już jesteśmy, pozwiedzamy troszeczkę. Tutaj sobie wybudowali chyba takie domki poza totalnym miastem. Chyba nie trafię. Lewy może się tepnąć na czas filmu. Pozwiedzamy tutaj troszeczkę. A nie, już widzę mury. Jeżeli chcecie, abyśmy więcej szczegółów pokazywali tych tam danych wiosek, no to powiedzcie nam, bo my tak, wiecie, przelotnie, tylko aby to nie trwało pół godziny, bo potem się nikomu nie chce tego oglądać. Taka wartość czysto informacyjna. No i co, zaczniemy może od domu Grzybasa. Ja chyba wewnętrznie nie będę pokazywał, bo on sobie chyba tego nie życzy. W każdym razie z zewnątrz to bardzo ładnie wygląda. On tam w środku nic nie ma. No, na razie nie ma, ale wiesz jak to jest, nie? Ostatnio tam jakieś wąty mieli do nas o to.
Więc co? Arthur ma tylko swoje schronisko 3x3. Grzywa z go wyrzucił z domu. A, jeszcze lepiej. Dobra, nie ma sensu tam wchodzić. Tutaj jakiś statek ładne budują. Kurczę, lewy, wiesz co? Wpadłem na pomysł, aby budować nowy statek u nas na spawnie, bo ten jest lepszy od tego, co my mamy. To jest jakiś skandal i hańba. Wiecie, gdzie jest kopiuję operadera? Tego, zamieni się miejscami. Statek wykonany przez... Warted rządzi, co? Tutaj jest wieża Unfa. Ona jest troszeczkę przetransformowana z mapki dwa razy temu. Kupiłam was. Z mapki, która była... Jeden raz i dwa razy temu, o, w ten sposób. Troszeczkę po, powiedzmy, większej modyfikacji i wygląda to ładnie, ładnie. No i fontanna, chyba na koniec ta fontanna, nie wiem co tu jeszcze można by było pokazać. Na pewno będzie nas ktoś bił. No mów, mów, mów. Że przerwę, ponieważ jest taka sprawa. Oczywiście. Że zabił Terlandera, nie wiem, coś się stało. Ja się przytuliłem do Creepera. I mi pisze, zabierz moje itemki, ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś. Jakoś tak przy tym dupnym wejściu do tych zamków. Jakoś tak. Nie wiem. Oj, trafisz, kobieta intuicja. No właśnie, kobieta intuicja musi zadziałać w takim momencie. Co my tutaj mamy? Nic nie mamy. 12 graczy na serwerze łącznie z adminami, czyli 10 osób. No. W każdym razie w rodzinnym gronie, tak? Jak to się mówi. Nadal nie mogę znaleźć. Dobra, poszukacie potem. Terlandra, cię tepnę, może byś mógł się pożegnać tutaj. Juchu. Juchu. Okej, jesteś tutaj. Ustawcie się może jakoś tam ładnie wy wejść, albo coś, pożegnamy się jakoś. A ty, bo czera wpisz, żeby was tu nie gnębiło. Lewy. Gin. Dobra, to co? Żegnajcie się może po kolei. EM. Na razie. Patu. Cześć. Terlander. Papa. Maciek. Który to? Żegnam wszystkich. No i lewy na koniec. No siema, na razie. Właściwie na koniec, to ja was żegnam oczywiście. Musiał być zabójstwo na koniec, przecież to nie byłby... To nie byłby fajny odcinek, gdyby nie było kilo na samym końcu, więc... Dziękujemy wam. To był trzeci i ostatni odcinek sezonu drugiego Co Nowego. Wymyślajcie nazwę nowej serii filmów z tą samą tematyką. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.